gdyż film uderzył akurat moje zainteresowania, czyli wojsko. Dla mnie to była po prostu zabawa. Mhm, czyli wczułeś się w to na pewno. A powiedz, jaka była wasza rola w filmie? No, my tak bardziej pomagaliśmy Pawłowi. Tak jakby kierował nami, co mamy zrobić i... Czyli doradzałyście mu, tak? Tak. W sprawach technicznych też pomagały, kamerowały. Po prostu czasami były takie sceny, że nie było kamerzystów, też się dzwoniło, po którąś z trzech dziewczyn przyjeżdżały. Czyli generalnie wymienialiście się rolami, wspieraliście nawzajem. A powiedzcie, czy przy montażu mieliście jakieś problemy? Kto się tym zajmował? Ja też, z kolegą Radkiem. Największy problem to było skonwertowanie pliku, bo mieliśmy kamerę HD, a nie mieliśmy programu, który to obsługuje. I konwertowanie na komputerze, nie powiem czy im, bo zaraz będzie, że się obrazi ta osoba, po prostu zajęło 4 godziny. Czyli problemy techniczne generalnie. Dokładnie. A czy nauczyliście się czegoś? Podczas, nie wiem, pracy aktorskiej, może tego, że jakoś organizowaliście to razem, nie wiem. Pracy w grupie, no właśnie. Pracy w grupie, tak? Tak. A czy były jakieś konflikty? Nie. Czy były? Czyli rozumiem, że wszyscy ciebie słuchali i robili to, co im kazałeś. Dokładnie, dokładnie. U nas jest naprawdę bardzo mało szkoły, bo my zrobiliśmy już na tej zasadzie, że pokazujemy już przyszłość i jakby wspomnienia tego osobnika i po prostu ludzie zarzucają nam, że promujemy krzaki, a nie szkołę, bo taki komentarz też był na YouTubie bodajże. Ludzie się po prostu naprawdę bardzo oburzają o to, że u nas jest więcej lasu, karabinów i wojska niż po prostu szkoły. Ja na pewno i tutaj się dowiedziałem, że jeszcze dwie koleżanki wciągnąłem, bo mieliśmy teraz też dzień jednodniowych praktyk. Ja skończyłem w sztabie Wojska Polskiego tutaj na ulicy Troguta w dowodzeniu dywizji, a dziewczyny poszły do żandarmerii. Że trudno przy tak dużej szkole i tylu różnych kierunkach kształcenia wybrać jeden film, który mógłby zadowolić wszystkich. Stąd też uczniowie oparli swój film na takich indywidualnych zainteresowaniach, w tym szczególnie Pawła zainteresowania wojskiem i ta przyszłość wybiegająca może trochę za daleko dla co niektórych, jak Paweł powiedział, pokazuje, że jednak ta przyszłość jest osiągalna i ona ma swoje uzasadnienie w realizacji programu tutaj w szkole, czyli matematyka, języki, te przedmioty, które liceum ogólnokształcące, w liceum ogólnokształcącym, na które kładzie się dość spory nacisk, a które są w szkole wojskowej potrzebne. A taką inspiracją były zajęcia z PO, co tutaj było również na filmie pokazane, że zainteresowanie tą bronią gdzieś na zajęciach również występuje i realizacja pewnych zainteresowań również może być kontynuowana. Z drugiej strony w naszej szkole każdy pion, każda szkoła przygotowywała filmy we własnym zakresie, czyli oddzielnie były filmy realizowane w technikach, w liceach ogólnokształcących, liceum profilowanym oraz klasie zawodowej. Jury szkolne wybrało 4 filmy z każdego pionu i z tych 4 filmów akurat porucznik Kowala został wytypowany do konkursu Gazety Regionalnej.